Słuchajcie, panowie. Jestem z was dumny, nawet nie wiecie jak. Tyle, że... Iwan, Snajper, Drago, gdzie wy macie kominiarki? Josh, my chcemy tylko zaszaleć, dlatego nie założyliśmy kominiarki. I chcemy przy okazji kogoś zabić. Nie będzie żadnego zabijania, rozumiecie? Mamy tylko ukraść samochód z parkingu strzeżonego. To skoro tak, chcecie się bawić. Drago, Iwan i Snajper, wy zepsujecie kamerę oraz usuniecie nagranie z monitoringu oraz zdobędziecie klucze do samochodu. Natomiast Blaze, Clemens oraz Jacob idą za mną. Co tam się dzieje? Alice, wstawaj, bo cię okradną! A gdzie, kurwa, co? Boże, Josh, ty idioto! Ej, no ty, no śpiąca królewna, no ile można spać? O nie, teraz to już przesadziłeś! O, dobra, to ja spierdalam. Nie tak prędko. I co, znowu będziemy się kłócić? A ty masz łaskotki? Nie odpowiadaj mi na pytanie pytaniem. Alice, błagam, przestań, bo bijasz mi normalnie łapy w żebra. To za karę dlatego, że mnie budzisz w taki sposób. O Jezusie, kobieto, ty to jednak w łaskotki to jesteś dobra. Jeszcze raz mi tak zrobisz, to będzie dwa razy mocniej. Dobra, dobra, koniec tej zabawy na dzisiaj. Skoro się obudziłaś, to musimy porządnie porozmawiać. Nie myśl, że ujdzie ci to na sucho. Co znowu zrobiłam? Czy chodzi o tą ucieczkę z zamku? Ciepło się ubierz. Jest trochę zimno jak na początek jesieni. Dlaczego to zrobiłaś? Co takiego? Dlaczego uciekłaś z zamku? Przecież mieliśmy umowę. Ja na takie zasady się nie umawiałam, żeby lać wszystkich po pyskach. Sama chciałaś. To dlatego, żeby idiotki z siebie nie zrobić. Idiotką to ty obecnie jesteś. Słucham? Podobno niby nie wiedziałaś, gdzie jest list z kodem binarnym. A dlaczego on był w twoim pokoju? To prawda i nie zaprzeczę. Miałam ten list w swoim pokoju. Tyle, że on był dla mnie, nie dla ciebie. Chciałeś ukryć fakt, że muszę waszego własnego szefa pokonać. I wiesz co? W pewnej części ci się to udało. Normalnie oklaski dla ciebie, wiesz? Alice, to nie tak jak myślisz.
A jak? Jeszcze coś przede mną ukrywasz w takim razie? Alis, uspokój się. Kłótnią nic naprawdę nie zdziałamy. Tak, to prawda. Ty jesteś jedną z osób, która ma pokonać El Diabla. Ale do pomocy także będziesz potrzebowała władców Bejkuel i Potoku Tajbeta, żeby go całkowicie władców pokonać. Władców Bejkuel i Potoku Tajbeta? Chodzi ci o Bridget i Samantana? Tak, zgadza się, Alis. Jednak w pewnej części musisz się przygotować na pojedynek z nim. Clemens ci w tym pomoże. Faktycznie masz rację. Kłótnia nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie wiem jak ty, ale ja już miałam wystarczające emocji jak na dzisiaj. Wracam do zamku. Alis? O nie, 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 nie! Alis, gdzie jesteś? Josh, proszę, pomóż mi! Skała przygniotła mi łapę, strasznie mi boli. Nie ruszaj się, rozumiesz? Idę do ciebie. Spróbuję ciebie wyciągnąć, nie ruszaj się. Josh, ostrożnie. Spokojnie, jestem ostrożny. Pozwól, że zobaczę. Może spróbuj na niej stanąć. Nie, 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 Josh, nie dam rady, nie. Jak nawet nie umiesz stanąć, to na pewno daleko nie dojdziesz do zamku. Poczekaj, pomogę ci. Chodź, tylko powoli. O, hej, Katori. Tak, hej, Elizabeth. Tori, czy wszystko w porządku? Dobrze się czujesz? Tak. Tak, tak, jest w porządku. Na pewno, Tori? Tak, tak, jak najbardziej. Jest wszystko w porządku. Wybacz, ale muszę gdzieś iść. No dobra, okej. O Boże, Brian, dobrze, że tutaj jesteś. Ej, słuchaj, coś się z Tori dzieje. Coś niedobrego. Po czym to wywnioskowałaś? Gadałam z nią jakieś 20 minut temu. Była taka nieobecna. Oraz dziwnie się zachowywała. Jakby ktoś ją zranił? Może się pokłóciłyście, czy coś w tym stylu? Elizabeth, no co ty? Przecież ja nigdy bym się z Tori nie pokłóciła. Znamy się od szkoły wojskowej. Jeszcze ani razu się nie pokłóciłyśmy. No tak, w sumie to racja. Ale posłuchaj, Brian. Wiem, że niedługo kończysz wartę. Chcę, żebyś zobaczyła wszystko z nią w porządku. Tak na wszelki wypadek. Martwię się o nią. Okej, sprawdzę, ale Eliza...
Sama wiesz, jaki Tori ma charakter. Może to tylko fałszywy alarm. Ja tak nie sądzę, żeby to był fałszywy alarm. Boże, dlaczego ja widzę podwójnie? Co się ze mną dzieje? No nie żartujcie sobie ze mnie. Tori, jesteś tutaj? Wiesz co, Elizabeth mi coś mówiła, że się źle czujesz. Czy to prawda? Cholera jasna, Tori! Nie, Tori, wstawaj, Brian, szybko! Co się dzieje? O ja pierdolę! Eliza, ty lepiej nic nie mów, tylko szybko leć po